Siema, siema, cześć, witajcie moi drudzy, ja jestem Jeremy, a dziś słuchajcie, jestem Sandy z Brawl Stars, słuchajcie, i jak pewnie wiecie, szkoła Brawl Stars powróciła, słuchajcie, no i właśnie dzisiaj idziemy, słuchajcie, do szkoły zadymiarzy. W ogóle, co tu jest gra, w ogóle, moi drudzy, jeszcze jedno, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że każda jedna łapka w górę, którą ustawicie, moi drudzy, to jest plus jeden do mojego ulta, słuchajcie, na broku, więc jeżeli chcecie, moi drudzy, żebym użył na nim ulta, to chodźcie, zostawcie łapę w górę, suba dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, koniecznie, moi drudzy, które z wasza ulubiona postać, słuchajcie, ze szkoły Brawl Stars. A ja, słuchajcie, lecę do szkoły, w ogóle, Brok, siemano, co ty tutaj robisz, Brok, stary? Ty coś wyobrażasz? Co? Chłopaku, co ty mówisz? No to chłopaku, co ty będziesz mi stał? Ja tu chciałem sobie selfie zrobić, a ty sobie tam stałeś i byłeś brzydoką na moim zdjęciu. Co? Czemu? Jean, czemu ty jesteś pod mostem? Witam to jest grane. Witam w moich skromnych progach, zapraszam, zapraszam. Ale Jean, czemu ty jesteś, czemu ty pod mostem mówiłem, jesteś? Jak mówiłem, masa jest przybierana coraz bardziej, jest tutaj robiona masa. Ej, stary, czy ty opychasz się pizzą pod jakimiś mosteczkami w ogóle? To jest moja kata i oddaję moją pizzę. Dobra, słuchajcie, nie, ja nie wiem, co tu się dzieje, co ty dziwni ludzie, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, idę w ogóle do szkoły, w końcu macie, o nie, tam mamy nową uczennicę w szkole, siema Anita. Hej. Siema Anita, co tam w ogóle u ciebie? Gdzie podział twój misiek? Nie wiem, nie mam pojęcia, u mnie wszystko dobrze, a u ciebie? No fantastycznie w ogóle, to super, że wszystko dobrze. Dobra, słuchajcie, więc tak ja tylko Anita, nie wyjadaj za dużo ciastek i miodu, bo misie lubią miód, a ty potrzebujesz go dla swojego misia, dobra? Okej. Okay. Dobra, w każdym razie mój drodzy, gdzie jest pan dyrektor? Gdzie jest pan dyrektor? Gdzie on się podział? Gdzie pan dyrektor? O, pan dyrektor! Siema, co tam? Dobry. Dzień dobry. Czy my mamy już zaczynać lekcję? Tak. Aha, dobra, to idziemy. Ja do pierwszej ławki, słuchajcie, bo ja jestem zastępcą przewodniczącego w ogóle. Ty jesteś kujon! O, Edgar w ogóle, siema Edgar! Kim jesteś? No, jakim jestem? Jestem zwycięzcą. Jako przewodniczący mówię, żeby Sandy siadł do tylnej ławki. Nic nie możesz mówić, nie możesz mi rozkazywać, Jean. Nie możesz mi rozkazywać. Ty możesz być jedynie? Kim? Możesz być kujonem klasowy, na koniec ławki! Co ty, tak? Masz problem, Brok? Masz do mnie problem? Masz do mnie problem, Brok? Tak? Taki jesteś? Tak się bawisz? Zastępcą tej klasy! Tak, ja jestem zastępcą tej klasy, jestem Brok! Co? Jeśli nie pójdziesz tam, to dam ci dodatkową godzinę w centrum. Nie możesz tego zrobić! Nie będzie zastępcą! Panie dyrektorze, czy może pan mu coś powiedzieć, bo on mnie wyzywa przy całej klasie i mnie bije, Jean! Dobra, uspokójcie się, proszę tak nie robić. Bo dzisiaj do nas przychodzi nowy uczeń. Jaki nowy uczeń? Ej, jaki nowy... Ej, chłopaki, słyszeliście, to jaki nowy uczeń? O kim pan mówi w ogóle? Nie, ty dzbanie idź w ogóle, ta dzban. Nie, on nie wyzywa. Ale ty nie wyzywasz. Co? Nie mogę. Ja nie jestem żadnym dzbanem, czemu wy tak mnie nazywacie? Jesteś kujonym klasą, a nie żadnym zastępcą. No, ty jesteś kujonym, dobra. Dobra, Edgar, chociaż ty jesteś obok ze mną. Demony? Nie, demon, nie wierzę w demony, odczep się ode mnie, Edgar, ty dalej. Czemu ty każdego wyzywasz? Dobra, nieważne. Panie dyrektorze, tak? Czy mogę iść do toalety? Teraz przedstawić wam nowego ucznia. Nowego ucznia? Kto to będzie w ogóle? Kto to będzie za uczeń w ogóle? Ej, jaki nowy uczeń? Gdzie on się podziewa w ogóle? Nie ty, Jade, weź ty usiądź w ogóle. A co to jest? Co to? Co to jest? Panie dyrektorze, czy to jest to coś, to jest nowy uczeń? Tak, to jest nowy uczeń, nazywa się Hugi Ugi. Hugi, co to jest ten Hugi Ugi? Co pan sobie... Czym ty jest? Czym to jest? Hugi Ugi? Boże, nie, dobra, to Hugi Ugi, cześć, ja chciałbym się poznać z tobą, ja ogólnie jestem Sandy, bardzo miły zadymiarz i mam super ulty. Ogólnie on jest głupi, a ja jestem super po prostu i wytłumacz mi, co ty tu robisz, skoro ty jesteś o jakieś 4 lata starszy od nas? Hugi Ugi. Kuzyn. Hugi Ugi. Więc co ty planujesz? Hugi Ugi. Hugi Ugi! Ej, spokojnie, nie bić się, panie dyrektorze, oni się piją. Panie dyrektorze, czy może pan uspokoić tego nowego niebieskiego wielkoluda? Ale tłumaczy mi coś, kto to jest, czym to jest. To jest Hugi Ugi, jest bardzo miły i macie go zaakceptować. Co? Widać, że ma pomocną łapę. No, to no, łapę to on ma pomocną, ale no, martwi się troszeczkę... Co ty tu w ogóle robisz? No ej, odsuńcie, no, to jest moja ławka, oni mi zajęli ławkę, dobra, to w takim razie ja mam taką propozycję. Hugi Ugi, bo ogólnie jest zaraz dzwonek, to ja cię może oprowadzę po szkole, chcesz Hugi Ugi? Kij mi głową dwa razy, jeżeli chcesz. No ej, no jak to nie chcę? A chcesz, żebym ja cię oprowadził? Nie. No nie, no co jest grane, nie, no w ogóle, nie, ja się tak nie bawię. Panie dyrektorze, czy my już mamy w ogóle przerwę? Tak. Dobra, słuchajcie, co jest grane w ogóle? Tutaj mamy to jest jakiś dziwny ten Hugi Ugi, naprawdę, ja nie wiem, słuchajcie, ale w ogóle zobaczcie, mamy już drugie piętro, mamy ogólnie stoły do bilarda, słuchajcie, piłkarzyki mamy tutaj nawet dwórki do boksowania. Ej, dobra, w ogóle... Ej, bo wiecie co, Edgar, może chodź na chwileczkę ze mną, bo ty pytałeś, czy ja wierzę w demony. Wiesz co, Edgar, mi się wydaje, że to jest demon i on mega dziwnie wygląda i troszkę się czuję przy nim niebezpiecznie. To jest twoje to tam. To jest twój kuzyn? Należy Sandy, ale tutaj ja wiem, my wszyscy znamy. Radzę cię stąd uciekać. Uciekać mam stąd, ale czemu? Czemu ty jesteś w damskiej? Ej, Hugi Ugi, co ty robisz? Hugi Ugi. Aha.
Dobra, to... Dobra, Edgar, chodź na chwileczkę ze mną, chodź ze mną, Edgar, chodź ze mną na moment, Edgar, chodź tutaj, chodź ze mną na moment, Edgar. Dobra, Edgar, posłuchaj mnie. Sytuacja jest taka, co... Wytłumacz mi może, co to jest twój kuzyn i co on tam robi? Jego celem jest zabić wszystkich stąd. Zabić wszystkich stąd jest jego celem? Że co w ogóle? Edgar, ale czy ty się dobrze czujesz? Mogę ci pokazać siedzibę moją i jego. Siedzibę twoją i jego? Gdzie jest ta siedziba? Chodź za mną. Edgar, co, gdzie jest to? Co to jest w ogóle? Czy to jest ta wasza siedziba? Tutaj. Tu, tutaj? Tam. Ja mam tam wejść? Co to jest w ogóle? Ej, bez jaj w ogóle. Ej, co to jest w ogóle? Ej, co jest krane? To jest jakieś więzienie, czy co? Ej, co to jest? Bez jaj, zobaczcie, tu są jakieś... A, to jest! Ktoś mi uderzył! Hugiugi! Co ty zrobiłeś, Hugiugi? Weź, zostaw mnie! Ej, Edgar, wypuść mnie, przecież ty jesteś moim kumplem! Edgar, co ty robisz w ogóle? Edgar? Znam ciebie dopiero kilka minut. Znasz mnie dopiero kilka minut? A gdzie jest cała reszta? Chłopaki, pomóżcie mi, chłopaki! Chłopaki! Ja już dobre te ciasteczka, nie? Jakie ciasteczka? Ej, pomocy, Jean, Brock, zostawcie, co wy chcecie zrobić? Wychodzimy stąd. Co? Ej, oni idą chyba po resztę, nie? Pomocy, pomocy! Siema, Edgar! O rany, słuchajcie, co się dzieje tutaj w ogóle? O, chłopaki, jesteście tutaj wszyscy? No. Co? Teraz was tu wepchnął. Powiesz mi, co ty robisz. No, co ja tu robię? Może to robię? Co to robisz? Nie, co ty robisz, tylko co ty robisz tutaj z nami, czemu tutaj nas prowadziłeś? No to ja nie was prowadziłem, to jest ten wredny, to jest Huki Ugi, on nas tutaj uwięził, ale co on nas w ogóle chce zrobić z nami? Ja mam miodek. Masz miodek. Ukradłam z kamerenki. No, ale, no, ukradłaś? Dobra, Nita. Ej, słuchajcie, musimy jakoś się stąd wydostać, w ogóle nie... Huki Ugi i Edgar, to są oni. Obiad przyszedł. Jaki obiad? Ej, on chyba chce nas zjeść. Nie, ja nie obiad, naprawdę. Dobra, przyciągnąłeś go i to teraz. Jane, użyłeś ulta, dobra. Słuchajcie, skupiamy wszyscy ulty, wykościmy go. 3, 2, 1, go! O, udało się, zobaczcie, powaliliśmy go. Ej, dobra, Edgar, słuchajcie. Edgar, rzuć broń. Co wy mu zrobiliście? To, bo to samo, co zaraz zrobimy z tobą, jeżeli nie uczysz teraz broni. Rzuć broń, Edgar. Edgar, rzuć broń. Wiecie, że nawet jak rzucę tą broń, to i tak stąd nie wyjdziecie. Trudno. No, zabijemy drugiego. Dokładnie. Ej, właśnie, ej, Nita, przyzywaj Miśka, on chyba nas wypuści stąd. Dawaj, Misia, przyzywaj. Ej, dobra, Brock. Ej, Brock, bo ty masz bazukę. Wiesz co, albo nie, Jean. Ja mam pomysł. Jean, posłuchaj mnie. Dobra. Dobra, udało się, uciekliśmy, zobaczcie, udało nam się przebić kredy. Panie dyrektorze, Edgar i Hugiugi się nas zjeść w tajnej podziemnej krypcie pod naszą szkołą. Czy może pan coś zrobić? Młody, cicho bądź. Nic. Bo dostaniesz kulką w łeb. Nic nie po. Edgar, odsuń się. Rączki. Dobra, ej, panie dyrektorze. Bo on niedobry być, on mnie pobi. On go pobi! Sandy, to wina wszystko. Kto i co? No bo to tak było, że Sandy to zrobił. Jaki Sandy? O czym wy mówicie, chłopaki? Musi mnie nie wrywać po raz kolejny. Na dole jest klatka, gdzie chciał nas wszystkich uwięzić. No co, Edgar kłamie? Nie! To jest to był Hugi-Ugi. Ale panie dyrektorze, nie musi pan wierzyć. Hugi-Ugi być smutny. Nie, Hugi-Ugi być smutny. O właśnie, Nita. To było tak, że... że Edgard najpierw zabrał Sandy jego na dół i jakby on zniknął i później Hagiwagi z Edgarnem przyszli po nas i nas zamknęli. Dokładnie! Ja chcę się upomnieć, że to on mnie tam wziął, a nie ja go. No ale nie, to on mi proponował! Wcale. Dokładnie! Brock jest dobrym kolegą, powie jaka jest prawda. Dobra, spokojnie, ej, spokój. Dobra, panie dyrektorze, niech pan ostatecznie wyda werdykt, kto jest winny. Sandy, masz nagane i uwagę. Co? Nie! Nie, Elo, nie, słuchajcie, nie, to jesteście, wredni, panie dyrektorze. Dokładnie, nie, tak być nie może, są bardzo nie fair, wszyscy dla mnie okłamują, czy wy to widzieliście, oni okłamali, zobaczcie, oni okłamali, słuchajcie, uciekajcie do jakiegoś budynku, co to jest w ogóle, w każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, to byłoby na tyle, pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, soba dzwonki, moi drodzy, ale mi się wyrolowali, jestem tak na nich zły, słuchajcie, że mnie tak oszukali, że naprawdę tak mnie w coś takiego wrobić, słuchajcie, nie wierzę, w każdym razie, Elo, cześć, papa i siema.